Przy Bibliotece Publicznej na Emilii Plater stanął w czwartek pierwszy nakrętkomat. Kosz na plastikowe nakrętki ufundował jeden z suwalskich przedsiębiorców, właściciel hurtowni Elektromil. Pozyskane nakrętki będą sprzedawane, a dochód przeznaczany na cele charytatywne. Z czegoś takiego może być jeszcze jakiś dodatkowy pożytek, a jeszcze jak to się okazuje dla jakiegoś chorego dziecka, to tym bardziej. Jeżeli to przyniesie korzyść dla tego dziecka, w intencji którego to jest tutaj w tej chwili zbierane, to tylko mogę się cieszyć. I uważam, że jeszcze tam, jak będę mógł tylko i będę miał siły, to pomogę. Za kilka dni druga taka konstrukcja stanie w pasażu Grandson. Tym razem fundatorem będzie Klub Radnych Łączą Nas Suwałki, zapowiedział podczas krótkiego briefingu radny Kamil Klimek. Za ufundowanie nakrętkomatów w imieniu ratusza dziękował Kamil Schnell. Rzeczywiście jako miasto chcieliśmy ustawić trzy takie urządzenia. Nawet już poczyniliśmy ku temu pewne kroki i sfinansować to z budżetu miasta. Jednak po tym, kiedy otrzymaliśmy taką informację właśnie, że zarówno jest prywatna inicjatywa, jak i inicjatywa ze strony radnych, podjęliśmy decyzję, że z tym zakupem chwilowo się wstrzymamy. Zobaczymy, czy rzeczywiście suwalczanie będą zainteresowani tą formą pomocy. Pewnie tak będzie. Przyjrzymy się temu i jeżeli ta inicjatywa oczywiście przyjmie się w naszym mieście, to już teraz mogę w imieniu prezydenta Suwałk zadeklarować, że takich nakrętkomatów w naszym mieście na pewno pojawi się więcej. Zatem jeszcze raz serdeczne podziękowania za tą inicjatywę i za chęć pomocy naszemu miastu. Fajny gest i mam nadzieję, że suwalczanie będą z niego korzystali. Pierwszym beneficjentem wpływów za sprzedane nakrętki będzie chłopiec o imieniu Bartek. Ale dzieci, które można wesprzeć w chorobie, jest naprawdę sporo. Zachęcamy do selekcjonowania kolorowych nakrętek i wypełniania nimi nie tylko pierwszego serducha oczekującego przy bibliotece.